Witam wszystkich. Dzisiaj opowiem kilka słów o algach, a mianowicie o spirulinie i chlorelli. Spirulina to jedna z alg morskich o niebiesko-zielonym kolorze. Zaliczana jest do grupy sinic, które posiadają duże ilości wartościowego białka i witamin, zwłaszcza witamin z grupy B, E oraz beta-karoten. W spirulinie znajduje się także duża ilość żelaza, manganu, cynku, miedzi, chlorofilu i kwasu linolowego. Spirulina wspomaga proces oczyszczania organizmu z toksyn, przyspiesza metabolizm oraz proces trawienia. Jest uznawana za silny antyoksydant, który wzmacnia system immunologiczny i jest stosowany w profilaktyce nowotworowej. Spirulina wpływa też na regenerację komórek centralnego układu nerwowego i pomaga obniżyć poziom cukru we krwi. Jest polecana głównie osobom osłabionym, cierpiącym na niedobór żelaza. Powinny ją także zażywać osoby palące papierosy i przyjmujące na stałe leki. Wynika to z funkcji destrukcyjnej spiruliny, która chroni wątrobę. Spirulinę powinny stosować osoby cierpiące na anemię i wegetarianie, ponieważ stanowi źródło pełnowartościowego białka. Ponadto jest pomocna w odchudzaniu, gdyż zmniejsza uczucie głodu. Natomiast nie powinno się jej podawać dzieciom oraz kobietom w ciąży i karmiącym. Chlorella natomiast to alga słodkowodna, mająca działanie oczyszczające dla ludzkiego organizmu. Działanie to wynika z jej unikatowej budowy komórkowej, która umożliwia usuwanie toksyn z ludzkiego organizmu. Chlorella dostarcza organizmowi cennych substancji, takich jak aminokwasy, witaminy i minerały. Jest bogatym źródłem beta-karotenu, który usuwa uszkodzenia skóry powstałe w efekcie promieniowania ultrafioletowego. Zawiera też prowitaminę A, która wzmacnia wzrok i przeciwdziała rozwojowi raka płuc. Jej niedobór prowadzi do zaburzeń neurologicznych i zaburzeń sprawności intelektualnej. Błona komórkowa chlorelli składa się z kilku bardzo odpornych warstw, które mają właściwości oczyszczające układ trawienny. Chlorella oczyszcza organizm z toksyn, z metali ciężkich, chemikaliów i alkoholu. Absorbuje również związki toksyczne z tkanek organizmu, dzięki czemu zapobiega przeciążeniu nerek i wątroby. Chlorella ma działanie wspomagające naturalną barierę ochronną organizmu przeciw szkodliwym substancjom. Stymuluje też układ odpornościowy. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.